podejść do zakończenia relacji, w przeciwieństwie, Marcin, do ciebie. A ja nie? A ja nie? Czemu uważasz, że ja nie potrafię zdrowo podejść do zakończenia relacji? A zapomniałeś, jak wykorzystałeś twój prywatny i ukryty związek z Lexi do zrobienia sobie jak największego hype'u i najmocniejszego postu w swojej karierze? Miałem nadzieję, że tego nie powiesz. Widzisz, ale stary, poczekaj, właśnie to jest... Słyszałem ostatnio, tą hipokryzję i niestety w tym wypadku muszę się już do tego odnieść. Tak, po tym, co ja teraz powiem, rzeczywiście chciałem zakończyć temat Julii, natomiast hipokryto, nie mów mi, że ja do czegoś wykorzystałem swój związek, żeby dodać sobie posta i żeby za przeproszeniem najebać na tym lajków, w momencie, w którym ty zrobiłeś dokładnie coś takiego. Czy przypadkiem nie umówiliście, że dodajecie Instastory? Ustaliliśmy to. Tak? Że dodajecie Instastory z tego, co słyszałem, a ty dodałeś posta? Odnajdę wiadomości. No to ja słyszałem co innego. Okej, odnajdę wiadomości. Zapraszam dzisiaj na Instagramy. Chyba, że Julka się nie zgodzi. No widzisz, jest po raz kolejny... Nie, ale dla mnie nie ma problemu. Dla mnie ma tu Lexi. Dlaczego wykorzystałeś to, że byliście w prywatnym związku? I a co, ty jesteś detektywem? Że, nie, bo zastanawiam się, to właśnie to jest to, o czym pytałeś mnie, jakich zmian u ciebie nie zauważyłem. I to jest właśnie jedna z rzeczy, których się u ciebie nie zmienia. Jasne, tylko wiesz, kiedy to było 2 lata gąbkę? Temu, stary. To było 2 lata temu. Dwa lata temu byliście w związku? Ten post? Tak, jakiś... półtora roku temu, 2 lata. Od tamtego czasu mieliśmy już z powrotem kontakt i jakby, no, nie byliśmy ze sobą, ale jakby, no, pewnie opinia publiczna też wie. Ale po co dodałeś tego posta? Bo nie mogliście poprosić. Ja półtora roku temu też byłem zupełnie inną osobą. Okej, dobra, jeszcze chuj w to, że dodałeś tego posta. Bo jeszcze jakbyś zapytał Lexi, to by było spoko. A czemu jej nawet nie spytałeś i stwierdziłeś, A czy jesteś jej menadżerem teraz, nie jestem. Zadajesz mi takie pytania, czy o co ci chodzi? Jestem jej znajomym, jestem twoim oponentem i jesteśmy tutaj w programie face to face, żeby wyjaśnić takie sprawy. Mhm. Ostatnio jak siedzieliśmy na konferencji, to nie powiedziałeś, że nie będziesz ze mną dyskutował. Marcin, jesteśmy w programie, w którym zarabiamy... No ale dzisiaj tutaj jestem i mogę... w programie, w którym zarabiamy mnóstwo pieniędzy. Dostajesz olbrzymie pieniądze i przychodzisz na konferencję nieprzygotowany i mówisz o tym, że nie będziesz ze mną dyskutował. Stary, widzowie chcą to oglądać właśnie, za to płacą.